Chłopiec i kurczak. I w taki właśnie sposób doi się miśka. Ale ja to robię inaczej. Więc robisz to źle. Dzieci, zwierzaczki do głaskania już na was czekają. Możecie dotknąć każdego, którego chcecie. Krokodyl to przytulak, ale uwaga na kurczaka. Bywa złośliwy. Zwierzaczki! Ha, jeszcze w życiu nie widziałem kurczaka bez panierki. Cześć, przyjacielu. Au, przyjacielu. Au, au, au. Czemu mi to robisz? Obym tylko nie dostał ptasiej grypy. Au. Lepiej się ogarnij, albo wylądujesz w rosole. Tak, kurczaczku? Lepiej nie podskakuj. Ten kokon jest genialny. Pięknie, przyjaciele z pajęczyny. Boczku, wracaj tu! Ha! O nie! My wchodzimy krokodylowi do buzi! A jak inaczej załatam mu tę jego dziurę w zębie? Co? Krokodyl nie jest śpiworkiem! Kto jest dobrym wilczkiem? O, dobry wilczek! Siema, kurczako, ziomku! Myślałem, nie jesteś zły, tylko nikt cię nie rozumie. Ha, ha, wow, mały zaklinacz kurczaków. Mamy różowego kucyka! Dobrze, dzieci, podziękujcie miłej pani Zo i wracamy do przedszkola. Dziękujemy, miła pani Zo. Zwierzaki, zbiórka, już! O, jesteś kochany. Przybij mi tu piąteczkę, ziomek. To na razie. A teraz idźcie wszyscy porządnie wymyć ręce przed lunchem, bo zwierzęta mają całe mnóstwo zarazków. A teraz odkaźcie się z każdej strony, zanim odjedziemy, bo dzieci mają całe mnóstwo zarazków. Kody, nie si kciuka, właśnie głaskałeś wilka. Stop! Wy wilkowe zarazki nie przejdziecie dalej. Dzieci! Lunch! Najbardziej drugi posiłek dnia! O, hej, kurczak! Wow, kurczak! A skąd ty się tu wziąłeś? Nie mogę cię tu zatrzymać! Jak zobaczy cię szef, to po nas! Ukryć cię dzięki wymyślnym przebraniom? To się może udać! Pokaż, co masz, kurczak! Nie. Zbyt detektywistycznie. To nie jest wieś. Za mało kosmicznie. Tak, to jest to! Lepiej pójdę włożyć zapasowe ciuchy. Nigdy nie miałem psa, ani kota, ani nic, ale jestem gotowy zająć się zwierzakiem. A czy istnieje silniejsza więź niż między chłopcem i kurczakiem? Nie. Od teraz się tobą zaopiekuję. Dziwnie nazywać cię kurczakiem, bo ludzie jedzą kurczaki. Już wiem! Nazwę cię Nugget! Chodźmy zwiedzić przedszkole, żółto dzióbku. Mruk! Słownik symboli mówi, że boję się zaangażować. Postanowiłem, że od teraz nie będę się bał. Beverly, tu szef. Koniec pożyczania. Zamierzam kupić tę trąbkę. Odkąd odwiedziło nas to zoo, czuję się jakoś dziwnie. Prawie jakbym... Nie pamiętam, żebym jadł włosy. Nazwę go Butrzak. A za to ty zmieniasz się w wilkołaka. Nie. Dobra, kto zabrał
kuchni! Jedzenie wkłada się tutaj! Właśnie rozdzielałam sobie moje potrawy na odpowiednie grupy, gdy twój kurczak mnie oblał! Może miałaś w kanapce coś z kurczaka i Nugget chciał to uratować! To był tuńczyk! Twój kurczak jest niegrzeczny, Jude! I co ja teraz zjem na lunch? Częstuj się! Tylko nie mów Nuggetowi o jajkach! Co za miasto! Ciężko było, ale Haroldowo było tego warte! Nie podchodź tu! Nie! To jest ratusz! Nie latarnie! Nie! To przecież tajemna ninja baza! Stój, ty nikczemniku! Kto cię tak wytrenował? Hej, Harold, widziałeś tu to niecne stworzenie? Tak! Urządziło sobie demolkę w moim Haroldowie! To na pewno był przypadek! Nie! Patrzył prosto na mnie! Ten ptak to łobuz! Twój kurczak jest zły, Jude! Zły! Nie podchodź! Nie! Zbliżaj się! Nugget i ja nie możemy zrozumieć twojej krytykansko-krytycznej krytyki. Idziemy, kumplu! A kot goni myszy i złapał już trzy! Zamknęli szkołę, bo są w niej... bo są w niej trzy? Owen, zmieniłeś się w gniewnego kurczaka? Co? Czemu pytam po naszemu, skoro płynnie mówię po kurzemu? Nugget pomyślał, że twoja skakanka to wielka dżdżownica i chciał ją zjeść. Nie da się skakać na dżdżownicy, Jude. Trzeba związać ze sobą kilka, bo jedna jest za krótka. Uwierz mi, raz już próbowałam i... Skakaliśmy na dżdżownico skakance? Super! Twój kurczak jest... użyję tu niemiłego słowa! Niemiły! Taka jest prawda. Nie sądziłam, że przyznam Izzy rację. Tak! Twój zły kurczak musi zniknąć! No co wy? Nugget nie jest zły czy niemiły, tylko nikt go nie rozumie. I spójrzcie, jaki Nugget jest hojny. Dał nam te wszystkie jajka. Ona! To kury znoszą jajka. Na tym to ja się nie znam, ale wcale nie wszyscy nie lubią Nuggeta. Bridget, lubisz Nuggeta, co? Nic ci nie jest? Już po wszystkim. A może nie? Teraz rozumiesz, Jude? Ona zajajkowała Bridget. O, czy ktoś mi wyjaśni, co się tutaj właśnie stało? Ciomki, ja się strasznie pomyliłem. Mój kurczak na serio oszalał. Jak coś tak uroczego i mięciutkiego może być takie złe? Trzeba się jej pozbyć, zanim znowu kogoś zaatakuje. Nugget to mój kurczak. Ja to zrobię. Podobno jak się kogoś kocha, to trzeba dać mu wolność. I jeśli ten ktoś to pełen agresji szalony kurczak z furią w oczach, to powinien być w dziczy, gdzie jest jego dom. Tam jest twoje miejsce, Nugget. Jesteś wolny, przyjacielu. Ja wiem, że chcesz tu zostać. Wiem. Ale nie możesz, Nugget. I już, a teraz leć. Leć sobie. Czy kurczaki latają? Nie, ani trochę. Wow, Nugget naprawdę szybko odleciał. Jest już w chmurach. W sumie to... Lepiej nic mu teraz nie mówić. Pa, przyjacielu. Przykro mi, że musiałeś pożegnać przyjaciela, Jude. Otrzymałem dzięki temu ważną lekcję. Po jajecznicy zawsze... Ale najważniejsza lekcja to...
przedszkolu nie trzyma się dzikich, niebezpiecznych zwierząt. Naprawdę? Szybko, Susan! Tu się schowaj! Nie! Mój krokodil, siop! Aha! Twoja kropka!